Czołem koledzy, dzisiaj kombinacja użycie łuku z kałkanem, a w zasadzie kałkanu z łukiem. Na początek łuk, strzała, kałka mam na plecach, czyli niewiele się zmienia w stosunku do takiego codziennego użycia łuku. Naciągam, strzelam, ok, odkładam łuk. Ale teraz zróbmy to samo z kałkanem. Jaka kolejność? Zdejmuję kałkan, nakładam na rękę i teraz co? Po łuk sięgnąć w zasadzie można, ale bardzo trudno. Spróbujemy odwrócić kolejność teraz. Czyli najpierw wyjmujemy łuk, potem zdejmujemy kałkan. Chwytamy kałkan tak jak do strzelania z łuku. Przekładamy i mamy gotowy łuk i kałkan do oddania strzału. I teraz jest taka mała trudność. Otóż jeżeli teraz chcemy założyć strzałę, to kształt kałkanu w zasadzie nie uniemożliwia, ale bardzo utrudnia nam założenie strzały na cięciwe. Dlatego przed założeniem skręcamy łuk w ten sposób, zakładamy i potem przygotowujemy się do strzału, już potem już kałkan nie przeszkadza. Odwracamy się i strzelamy. I znowu. Zakładamy, odwracamy się, strzelamy. I teraz, dobra, wystrzelaliśmy wszystkie strzały, trzeba odłożyć teraz łuk i kałkan. No z kałkanem nie mamy problemu, bo umiemy się nim posługiwać jedną ręką, czyli zarzucamy na ramię. Łuk. Odkładamy prawą ręką. Trochę to trudne. Czasami, gdybyśmy odwrócili sobie łubia, gdybyśmy odwrócili w ten sposób, to jest nam łatwiej odłożyć łuk, a potem ewentualnie przekręcić lewą rękę. Ale możemy też spróbować w sposób, nie akurat ten sposób bardzo pasuje, indywidualnie dobrany, zupełnie inny niż w tej chwili sposób noszenia sajdaka do pracy z kałkanem, żeby było łatwiej. Sprawdziłem to w praktyce, zwłaszcza w siodle. I ja wiem, że na żadnych rycinach, żadnych obrazach, żadnych grafikach tego nie widać. Natomiast jak wydaje mi się, ten, który malował ryciny, rzadko siedział w siodle i strzelał z łuku i potem jeszcze musiał się posługiwać kałkanem, szablą. W związku z tym, praktykując to jak najwygodniej, najsprawniej, najpraktyczniej posłużyć się łukiem, kałkanem i jeszcze, jak widzicie, mam teraz szablę przy boku, proszę zwrócić uwagę na ten heretycki wręcz sposób noszenia sajdaka. Ale jakie mi daje plusy ten sposób? Proszę zwrócić uwagę. Mam do obsługi łuku i strzał, mam prawą rękę. Lewa ręka jest do kałkanu. I teraz patrzcie, zrzucam sobie kałkan, który chwytam. Nie muszę teraz sięgać po łuk ani tą ręką, ani tą, dlatego że łuk mam tutaj. Przekładam, mam go w ręku. I drugą ręką sięgam po strzały, zakładam. Jestem gotowy do strzelania w ciągu krótkiej chwili. Natomiast jeżeli to samo próbowałem powtórzyć w siodle, mając z lewej strony łubia, z prawej strzały, kałkan, jest problem. Jeżeli nie wierzycie, spróbujcie. Natomiast jeżeli ktoś się nie boi takich trochę niekonwencjonalnych metod użycia broni, to proszę spróbować. To jest naprawdę wygodne. Teraz popatrzcie, jak staję do was bokiem. Jest łuk. Zarzucę sobie jeszcze kałkan na plecy i proszę bardzo, zrzucam kałkan. Zakładam łuk. Strzała. Strzelimy trzy razy, żeby zobaczymy, jak to w ogóle jest powtarzalność przy tym strzelaniu z kałkanem. Prawą ręką bez problemu odkładamy łuk, zakładamy kałkan. No i teraz już możemy, powiedzmy, szablą coś powojować. Jak wystrzelimy wszystkie strzały oczywiście, a wcześniej nie zginiemy.